Panie doktorze, szereg problemów, a mnie ciekawi jeszcze, jak my wyglądamy na tle Europy, świata, zaleceń WHO. Czy liderzy europejscy, czy światowi, kraje, które mogą stanowić wzór, model do naśladowania, pozostawiają nas daleko w tyle, w jakich dziedzinach, jak to wygląda, jak to porównanie mogłoby wyglądać, gdyby pan zechciał dwa słowa powiedzieć. Powiem tak, organizacja opieki paliatywnej w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie. Proszę pamiętać, że zaczynało się to od ruchów oddolnych, stowarzyszeń, które tą ideę opieki paliatywnej hospicyjnej gdzieś tam z zagranicy sprowadzali i wprowadzali w naszym kraju. I faktycznie przynajmniej kilka lat temu byliśmy bardzo wysoko oceniani w rankingach europejskich i wręcz brano z nas przykład. No, niestety troszkę nastąpiła stagnacja w tym zakresie, właśnie spowodowana przyczynami finansowymi. Gdyby nie te ograniczenia troszkę finansowe, troszkę kadrowe, niewątpliwie ta opieka mogłaby się jeszcze lepiej rozwijać i realizować te strategie nakreślone przez Ministerstwo Zdrowia, bo ministerstwo zwraca uwagę również na to, na co państwo zwracaliście uwagę. To znaczy, żeby ta opieka była w miarę równo rozłożona w skali kraju, żeby dostępność na terenach wiejskich nie była gorsza niż dostępność na terenach miejskich. Proszę państwa, mamy w tej chwili bardzo rozwijaną opiekę onkologiczną. Będzie Krajowa Sieć Onkologiczna wdrażana. Również w Narodowym Planie związanym z chorobami onkologicznymi mamy zapisy mówiące o tym, żeby to była kompleksowa opieka onkologiczna, to znaczy, żeby również w zakresie takiej szerokiej opieki wchodziły elementy medycyny paliatywnej, rehabilitacji itd., itd. Mam nadzieję, że faktycznie to się tak będzie rozwijało. My mamy jeszcze kolejny temat, który powinniśmy rozwinąć bardziej, czyli poradnie medycyny paliatywnej, ponieważ tutaj no niestety również z przyczyn finansowych nastąpiła bardzo duża stagnacja. No niestety te porady były bardzo kiepsko wycenione. To się zmieniło od 1 kwietnia, kiedy to Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli tak naprawdę od kilku dni, lepiej finansuje porady domowe, bo do tej pory porada w domu pacjenta i porada w siedzibie poradni była wyceniona podobnie, dokładnie tak samo. W tej chwili te porady w domu pacjenta są nieco lepiej wycenione i to jeszcze nie jest taka docelowa stawka, jaka powinna być, ale to już powiedzmy pokazuje kierunek myślenia, tak, i jakby pewną barierę ogranicza, zdejmuje, co może pozwoli w przeszłości przekierować część pacjentów z hospicjów domowych do poradni medycyny paliatywnej, takich pacjentów nie wymagających tak częstych wizyt pielęgniarek czy lekarzy, a to z kolei uwolni miejsca. To jest, uelastyczniają państwo tak. System, jak rozumiem. Mhm. Tak, zależy nam również na uelastycznieniu systemu, jeśli chodzi o przepływ pacjentów między hospicjami domowymi, hospicjami stacjonarnymi, zakładami opiekuńczo-leczniczymi i pielęgnacyjno-opiekuńczymi, a również domami pomocy społecznej. Tu niestety jest są pewne bariery. Już parę tygodni temu Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował na swoich stronach informację, że tylko aktywna choroba nowotworowa jest przeciwwskazaniem do opieki nad pacjentem w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. To jest ruch, tak naprawdę to jest wyjaśnienie obowiązujących przepisów, ale chodzi o to, żeby można było część pacjentów wymagających opieki stacjonarnej, ale nie tak intensywnej jak w hospicjach stacjonarnych, przekierować do zakładów opiekuńczo-leczniczych. My już również wiemy, że pacjent przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym może korzystać z poradni medycyny paliatywnej. Niestety jest tu jedno ograniczenie, a mianowicie to pacjent musi dojechać do poradni. Niestety lekarz nie może dojechać do
zakładu opiekuńczo-leczniczego. Mimo że tłumaczymy, że dojazd lekarza zapewne będzie tańszy dla systemu niż transport pacjenta. No to może się, to jest jeden z postulatów zespołu, który mam nadzieję, że zostanie w przyszłości przyjęty. Już dzisiaj hospicjum domowe może funkcjonować na terenie domu pomocy społecznej. Czyli jeżeli pacjent przebywa w DPS-ie i wymaga tego typu świadczeń, to zarówno lekarz, jak i pielęgniarka, psycholog czy fizjoterapeuta może tam dotrzeć do pacjenta. To również jest w stosunku do części pacjentów bardzo dobre rozwiązanie, chociaż niestety tu barierą w takim kierunku organizacji opieki dla pacjentów jest mała dostępność miejsc w domach pomocy społecznej. Wręcz by się chciało, żeby ci nasi pacjenci mogli tam być przyjmowani poza kolejnością. Tacy pacjenci, którzy nie wymagają zakładu opiekuńczo-leczniczego czy hospicjum stacjonarnego, ale jednak nie mają możliwości zorganizowania takiej pełnej opieki w warunkach domowych. Panie doktorze, z tego co Pan mówi, ale też no, z informacji o wynikach naszej kontroli, niestety gdzieś tam między wierszami, a chyba też eksplicite jest to powiedziane, że są ludzie, którzy po prostu z tak trudnymi schorzeniami, ze schorzeniami terminalnymi pozostają poza systemem. Myślę, że czasem tak, chociaż pamiętajmy, że również kwalifikacje w zakresie opieki nad pacjentem i to również pacjentem w takim schyłkowym okresie choroby, ciężkiej choroby, ma lekarz rodzinny czy też lekarz prowadzący. I to nie jest tak, że ci pacjenci są pozostawieni sami sobie. My zresztą w zespołach opieki paliatywnej, tych zespołach, które są najczęstsze, czyli w hospicjach domowych, czyli jak teraz będziemy chcieli mówić, zespołach paliatywnej opieki domowej, bardzo często świetnie współpracujemy z lekarzami rodzinnymi i pielęgniarkami środowiskowymi. I tutaj na naszej ostatniej konferencji również uczestniczyła w tej konferencji pani konsultant krajowa w zakresie medycyny rodzinnej. I te kontakty tutaj są coraz lepiej organizowane. Również zmienił się tryb specjalizacji lekarzy rodzinnych. Tam jest położony w tej chwili większy nacisk na opiekę paliatywną. I to niewątpliwie jest z korzyścią dla i kształcenia lekarzy rodzinnych, i pacjentów, których oni obejmują opieką. No tak, tak to wygląda. Natomiast oczywiście lepiej by było, gdyby ta dostępność do świadczeń medycyny paliatywnej była wyższa. Dzisiaj mamy pacjentów oczekujących na opiekę w hospicjach domowych różnie długo. Również muszę powiedzieć, że zwracał na to uwagę Rzecznik Praw Pacjenta pod koniec ubiegłego roku i Rzecznik Praw Obywatelskich, który wręcz wskazał, że są pacjenci umierający w kolejce do objęcia opieką, specjalistyczną opieką paliatywną. To nie znaczy, że ci pacjenci są w ogóle pozbawieni opieki. Powiedzmy to sobie jasno. Oni po prostu nie mają zapewnionej tej specjalistycznej opieki paliatywnej przez jedną z jednostek systemu. A z drugiej strony no, mają do niej prawo, ponieważ jest to świadczenie gwarantowane. No i Pani trudno tu się zgodzić z kolejkami, prawda? No jakby nie było, jest to w zasadzie każda gałąź medycyny jest specyficzna, ale ta wydaje się, że jest specyficzna podwójnie. Panie doktorze, zmierzając już trochę do końca naszej rozmowy, chciałabym Panu zadać jeszcze dwa pytania. A mianowicie ten powracający wątek i w naszej rozmowie, w informacji o wynikach kontroli, we wnioskach, tak zwanych wnioskach de lege ferenda, czyli wnioskach, w których NIK formułuje wskazania, rekomendacje dotyczące zmiany aktualnego systemu. I gdyby Pan zechciał powiedzieć, strategia i standardy, jakie są najważniejsze wskazania teraz dla nas, do zmiany, do modyfikacji, tak żeby system działał jak najlepiej.
To są elementy powiązane. Bardzo pozytywnie odbieramy w środowisku tą decyzję ministra zdrowia tego roku o powołaniu zespołu, który ma opracować długookresową strategię rozwoju opieki paliatywnej i hospicyjnej. To jest. Którego pan jest członkiem? Którego Tak, pan jest członkiem zresztą? Z ramienia Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej mam zaszczyt uczestniczyć w pracach tego zespołu. Zespół pracuje bardzo aktywnie. Pan minister przedłużył okres pracy zespołu do końca tego roku, ponieważ mimo odbywanych w zasadzie co tydzień spotkań, no, tematów było tak dużo, że no, nie wyrobiliśmy się, mówiąc potocznie, do końca roku. Faktycznie prace są zaawansowane i mam nadzieję, że one pokażą taki długoterminowy, długookresowy plan rozwoju. Oczywiście decyzja ostateczna o zatwierdzeniu poszczególnych elementów tego naszego programu będzie należała do ministra zdrowia. I tutaj jednym z elementów tego, o czym rozmawiamy, będą również standardy, będą również, tu głównie mówimy o takiej kwalifikacji do poszczególnych etapów opieki, bo nie chcielibyśmy, żeby to było tylko rozpoznanie. Na zasadzie mamy taką albo inną jednostkę chorobową, proszę bardzo, obejmujemy opieką. No, najprostszym przykładem jest takim, który Państwo mogą szeroko zrozumieć, jest kwestia odleżyny. Tak? No, umówmy się, że nie każda odleżyna kwalifikuje pacjenta, czy powinna kwalifikować pacjenta do objęcia opieką, specjalistyczną opieką paliatywną. Część tego typu pacjentów z odleżynami może być z pełnym powodzeniem zaopiekowana przez lekarzy rodzinnych i pielęgniarki środowiskowe, prawda? Dopiero przy którymś etapie stopniu ciężkości schorzenia mogą czy powinni wchodzić specjaliści medycyny paliatywnej, czy też chirurdzy zajmujący się leczeniem ran przewlekłych. Tu chcielibyśmy, pracujemy nad opracowaniem takich standardów wejścia do poszczególnych stopni opieki i również potem możliwości przekazania pacjenta na niższy poziom opieki. Ale myślimy również o tym, jak zaopiekować się lepiej rodzinami pacjentów. I to z kolei, no, rozmawiamy o tym, czy psycholog powinien być tylko dla potrzeb samego pacjenta, czy również powinien mieć możliwość wsparcia dla rodziny, czy również i jak zorganizować opiekę chociażby psychologiczną w okresie żałoby, w momencie, kiedy pacjent odejdzie. Jak to zrobić? No, tutaj możliwości jest wiele. My też mamy duże nadzieje w tym zakresie, jeśli chodzi o rozwój i współpracę z centrami zdrowia psychicznego, które w poszczególnych powiatach już w tej chwili powstają w ramach pilotażu. No i tam próbujemy tą współpracę nawiązywać, tak żeby nie tylko zespół psychologiczny, hospicjum, który jednak dzisiaj kończy opiekę nad rodziną w momencie odejścia pacjenta, patrząc na obowiązujące przepisy, część hospicjów jakby sprawuje dalej tą opiekę, uzyskując na to finansowanie z innych, czy z zbiórek publicznych, czy z tego słynnego 1% i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli można by było wspierać pacjenta właśnie przez psychiatryczną opiekę, psychologiczną opiekę środowiskową, no to znowu mówimy o takim kompleksowym podejściu do opieki nad pacjentem. Bo musicie Państwo wiedzieć, skąd się wzięła definicja, czy powiedzmy nazwa opieki paliatywnej. Ta nazwa pochodzi od określenia palium, płaszcz. Czyli ideą jest otoczenie pacjenta i jego rodziny taką wszechstronną opieką, żeby w tych trudnych czasach ciężkiej choroby, często choroby nieuleczalnej, ze wszystkich stron wspomóc pacjenta, nie tylko od strony lekarskiej, ale również pielęgniarskiej, psychologicznej, socjalnej i jak można również duchowej. Czyli taki przykład.
bardzo holistycznego podejścia do pacjenta. Chcielibyśmy, żeby te nasze polskie doświadczenia i ten rozwój, który kiedyś był wzorem w Europie, nie został zaprzepaszczony przez kłopoty ekonomiczne. Liczymy, że wyniki prac Agencji Taryfikacji pozwolą na rozwój naszej dziedziny medycyny, czyli lepsze wynagrodzenia dla pracowników, co z kolei zachęci pielęgniarki, lekarzy do podejmowania tej trudnej specjalności i pomocy pacjentom. To tutaj niestety muszę powiedzieć, że na jednej z konferencji pani konsultant krajowa w zakresie pielęgniarstwa opieki paliatywnej stwierdziła, że około połowy pielęgniarek posiadających specjalizację z medycyny paliatywnej nie pracuje w systemie. Tak? Odeszło, mimo że zrobiło tą trudną specjalizację, tak? No, podejmują pracę w innych zakresach świadczeń, bo one po prostu były lepiej finansowane. No, spróbujemy to zmienić i liczę również na to, że Ministerstwo Zdrowia zrealizuje inny postulat Najwyższej Izby Kontroli, a mianowicie postulat o waloryzacji wycen, o automatycznej, systematycznej waloryzacji wycen, ponieważ już wiele kontroli NIK-u na ten temat wskazywało. Była na przykład kontrola na Dolnym Śląsku w opiece paliatywnej, hospicyjnej w roku, już sobie przypominam, 2014. I już w 2014 roku Najwyższa Izba Kontroli pisała, że należy podkreślić, że ceny jednostek rozliczeniowych opieki paliatywnej w poszczególnych latach nie były urealniane chociażby o wskaźnik inflacji. I w raporcie NIK-u z 2021 roku wycena świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, główny wniosek Najwyższej Izby Kontroli mówił, że należy zapewnić prawidłowe funkcjonowanie mechanizmu aktualizacji wyceny wynikającej ze wzrostu kosztów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z uwzględnieniem wynikającej z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej kompetencji Agencji Taryfikacji i Narodowego Funduszu Zdrowia. Gdyby taka automatyczna waloryzacja stawek funkcjonowała między rokiem 17 a 22, no nie doszłoby, nie chcę powiedzieć, do zapaści, bo to by było zdecydowanie za dużo powiedziane, ale do takiego troszkę wstrzymania rozwoju, czy tej dynamiki rozwoju opieki paliatywnej w Polsce. Panie doktorze, takie pytanie, co dała środowisku, czy co dają środowisku kontrole NIK, a w tym przypadku ta konkretna kontrola? Czy była dla Państwa istotna? Proszę Państwa, tak, jak najbardziej tak, ponieważ kontrole NIK-u pokazują potencjał do doskonalenia. My odbieramy kontrolę nie jako takie nastawienie na wyszukiwanie błędów i nie wiem, wpisanie wniosków gdzieś do prokuratury czy do Narodowego Funduszu Zdrowia o ukaranie, bo to nie ten kierunek, tak? Państwo na etapie tamtej kontroli bardzo szeroko współpracowaliście ze środowiskiem. Ja sam pamiętam prośby o zgłaszanie uwag bardzo szeroko kierowane do wszystkich placówek i wiem, że wiele placówek nasza również kierowało do Państwa uwagi dotyczące systemu i naszych problemów. Zostało to bardzo jasno sprecyzowane w wynikach kontroli. Fajnie by było, gdyby to się troszkę bardziej przekładało potem na efekty działań decydentów. To ja rozumiem, że była pandemia, ona też troszkę utrudniła takie bieżące realizowanie zadań przez administrację publiczną. Była też testem swego rodzaju. Tak. Tak, to zdecydowanie my jako opieka paliatywna odczuwamy do tej pory skutki pandemii, ponieważ jak Państwo wiecie, dostęp do leczenia z różnych powodów był wtedy ograniczony. Z jednej strony możliwości placówek
były troszkę ograniczone, ponieważ były łóżka covidowe. Z drugiej strony pacjenci odkładali wizyty u specjalistów czy w szpitalach, no mówimy głównie onkologicznych, ponieważ bali się zakażenia. To spowodowało, że trafiali pacjenci w dużo gorszym stanie, na późniejszych etapach rozwoju choroby do onkologów, a to się również przekładało na gorsze możliwości wyleczenia i w związku z tym trafiali do nas pacjenci w dużo cięższym stanie. To były bardzo krótkie pobyty. My jednak preferujemy jak najszybsze zgłoszenie się pod opiekę specjalistów medycyny paliatywnej, tego naszego zespołu, żebyśmy mogli lepiej poznać potrzeby pacjenta i no, zaopiekować się nim, przygotować na pewne rzeczy, które mogą się w przebiegu choroby zdarzyć. A to, że trafiają do nas pacjenci, którzy są pod naszą opieką przez kilka, kilkanaście dni, bo już tak późno po prostu trafiają, no to nie jest najlepsze i no, nie tak to powinno wyglądać. Mamy nadzieję, że dzięki rozwojowi sieci onkologicznej, dzięki coraz lepszej profilaktyce, tych pacjentów wymagających takiej aktywnej opieki z naszej strony będzie coraz mniej, w związku z tym będziemy mogli troszkę więcej miejsc przeznaczyć dla tych pozostałych pacjentów, chociażby ze stwardnieniem rozsianym, z niewydolnością krążenia. No, mamy sporo pacjentów z niewydolnością oddychania, to również jest efekt COVID-u, prawda? Panie doktorze, bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Wiele wątków, bardzo istotnych, specyficzna dziedzina medycyny. Życzę panu satysfakcji, ale też nie tylko satysfakcji z działań bezpośrednich związanych z opieką nad pacjentami, bo rozumiem, że w pana przypadku gro to są jednak działania zarządcze, ale także z działań w ramach tego zespołu, żebyśmy jak najszybciej dotarli do takiego stanu prawnego i rzeczywistego, który wyjdzie naprzeciw potrzebom pacjentów i sprawi, że ludzie z takimi problemami po prostu będą czuli się pod tym płaszczem, o którym pan mówił. Bardzo dziękuję. Ja, jeśli państwo pozwolicie, chciałbym podziękować przede wszystkim naszym współpracownikom, pielęgniarkom, lekarzom, fizjoterapeutom, psychologom, którzy podejmują ten codzienny trud wejścia do domu pacjenta, do jego domu rodzinnego, do pomocy pacjentowi, jego rodzinie i od święta, i w dniu powszednim. I mierzą się z tymi wszystkimi problemami, zarówno medycznymi, jak i społecznymi. Wykonują oczywiście swoje obowiązki, ale zostawiają również kawał serducha i no, opiekują się tymi pacjentami jak mogą. To jest wielka rzecz i bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. I bardzo bym chciał, żebyśmy ten trud doceniali. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Ja państwa zapraszam także oczywiście do korzystania z informacji o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli, czyli na nasze strony www.nik.gov.pl. Tam znajdą państwo w aktualnościach informacje o bieżących wynikach kontroli. Można sięgnąć do tych, które ukazały się już kilka lat temu. Dziękuję jeszcze raz i życzę panu, państwu wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję.